mówienie głośno, że nic się nie je cały dzień i jest ok, że tak naprawdę ona nie potrzebuje jedzenia, albo że je dopiero jeden posiłek w ciągu dnia i to taki bardzo mały, albo że odżywia się tylko warzywami i owocami i niczym więcej. I takie, wiecie, mówienie o tym głośno, że właśnie nic nie jem i jest ok, i w ogóle jak jem, to mnie boli głowa i robię sobie głodówkę i nic nie jem, to jest naprawdę niezdrowe. I jak ja bym właśnie kiedyś coś takiego usłyszała, to ja bym przestała jeść. Bo ja bym tak powiedziała, po prostu zobaczyłabym, że jak ona potrafi, to ja też mogę. I już na samym początku chcę zaznaczyć, że ja nie jestem ani psychologiem, ani dietetykiem i wypowiadam tylko się tutaj z własnych doświadczeń, z tego, co ja przeżyłam i co ja po prostu o tym wszystkim myślę. Hej, i dzisiaj przychodzę do Was z trochę innym tematem i w ogóle myślałam, czy to nagrywać, ale tak pomyślałam sobie, że gdybym zobaczyła coś takiego właśnie kilka lat temu, gdy byłam właśnie w tym miejscu, to na pewno by mi to pomogło, może nie doprowadziło do dalszych takich właśnie zaburzeń. Ostatnio sama też natknęłam się na takie różne właśnie filmiki na ten temat i stwierdziłam, że dorzucę też moją cegiełkę, ponieważ jak dużo dziewczyn nagrywa o swoich zaburzeniach odżywiania i o tym właśnie, jak one to przechodziły i jak to u nich wyglądało, co uważam, że jest naprawdę pomocne, ponieważ jest jeszcze dużo dziewczyn, które właśnie to w sobie tłumi, które nie potrafi o tym rozmawiać, które właśnie cały czas ma to w swojej głowie i nie potrafi sobie z tym poradzić, to też zauważyłam, że jest dużo i powstaje dużo takich filmików, gdzie właśnie dziewczyny wciąż mówią na przykład, że nic nie jedzą cały dzień i jest to ok. I właśnie dlatego stwierdziłam, że dorzucę swoją cegiełkę z moimi zaburzeniami odżywiania, które miałam i myślę, że do tej pory mam, żeby po prostu pomóc niektórym i porozmawiać o tym troszeczkę głośniej. I naprawdę, rozmawiałam nawet do Michała, że chciałabym zrobić taki filmik i opowiedzieć o tym, taką swoją historię, ale wciąż trochę nie potrafię się przełamać, ponieważ nigdy tak do końca nikomu o tym nie mówiłam. Ostatnio zauważyłam różne poczyniania Sohio, jeżeli wiecie, kto to jest. To właśnie dużo zauważyłam u niej takich nie do końca okej zachowań właśnie w stosunku do osób, które na przykład mają takie zaburzenia odżywiania, a mianowicie chodzi mi o to, że mówienie głośno, że nic się nie je cały dzień i jest okej, że tak naprawdę ona nie potrzebuje jedzenia, albo że je dopiero jeden posiłek w ciągu dnia i to taki bardzo mały, albo że odżywia się tylko warzywami i owocami i niczym więcej. I takie, wiecie, mówienie o tym głośno, że właśnie nic nie jem i jest okej, i w ogóle jak jem, to mnie boli głowa i robię sobie głodówkę i nic nie jem, to jest naprawdę niezdrowe. I jak ja bym właśnie kiedyś coś takiego usłyszała, to ja bym przestała jeść. Bo ja bym tak powiedziała, po prostu zobaczyłabym, że jak ona potrafi, to ja też mogę. I ja miałam dużo takich koleżanek, a w szczególności jedną, bardzo mi bliską, która do tej pory czasami potrafi mi tak mówić, że a nic nie jadłam dwa dni. Albo dzisiaj zjadłam tylko serek, wiesz? I teraz, żebyście zrozumieli, dlaczego uważam, że jest to problem, jeżeli do osoby, która właśnie boryka się z takimi zaburzeniami odżywiania, mówimy, no, dzisiaj zjadłam tylko serek, wiesz? I w sumie to dzisiaj też i jutro to już nic nie zjem. To jest coś takiego, gdybyście mówili do osoby, która ma na przykład problemy z alkoholem i przestała pić alkohol, idzie na imprezę jakąś i zamiast właśnie ją wspierać w tym, żeby nie piła, to mówicie do niej, napij się ze mną jednego, no co ty ze mną się nie napijesz? Wiecie, takie, to jest coś w tym stylu, że właśnie takim osobom bardzo szybko w głowie pojawia się nie ta myśl, co powinna się pojawiać. A teraz cofnijmy się do czasu, kiedy byłam nastolatką. I powiem tak, ja nigdy nie miałam problemu z nadwagą. Nawet moja waga była poniżej normy, czyli ja byłam taka bardzo szczupła i jak byłam mniejsza, to byłam bardzo szczupła, ale taka bardzo, bardzo, nie wiem czemu, taki miałam metabolizm albo po prostu byłam dość ruchliwym dzieckiem i po prostu jako dziecko byłam jak szczypiorek i nawet wszyscy tak na mnie mówili, nawet jak jeździłam na obozy harcerskie, to nie lubiłam jakoś bardzo dużo jeść, ale jadłam tak, że nie miałam z tym problemów, jadłam wszystko, jadłam frytki, jadłam co chciałam, kurczaczki w panierce, no naprawdę, to co dzieci lubią jeść. I właśnie jak już byłam taka, no nie 13 lat, to też jeszcze byłam w miarę szczuplutka.
No ale każda kobieta przechodzi swój czas, kiedy dojrzewa i wtedy dziewczyny tak jakby troszeczkę bardziej puchną, robią im się większe uda, po prostu to jest taki baby face wtedy. To jest taki okres, kiedy to dziewczyna z właśnie dziewczyny staje się kobietą i wtedy rosną jej piersi, buzują trochę hormony, mogą się pojawiać różne wypryski na twarzy, no ale z reguły dziewczyny wtedy nabierają troszeczkę krągłości i później to się normuje, czyli później tak jakby nam to spada. I właśnie wtedy, w tym okresie, dużo osób zaczęło mi mówić, że teraz to wyglądam dobrze, że dopiero wyglądam jak kobieta, że w ogóle dużo dostawałam takich niby komplementów, ale takich, że przytyło ci się. Kto mnie widział, to coś musiał zawsze powiedzieć. Więc ja też tak trochę się zastanawiałam, ale w sumie to miałam to gdzieś, bo w sumie byłam nastolatką i miałam na to wyrąbane. Byłam akurat w takim zdrowym stosunku z moim ciałem, ale nie do końca w dobrym kierunku doszło. Jak miałam 15 lat, to mieszkałam już sama, ponieważ moi rodzice, mój brat wyjechali do Niemiec i tam już mieszkali. Więc ja tak jakby zostałam jeszcze w Polsce, ponieważ chciałam skończyć liceum. No i na tym mi tak jakby zależało, żeby tak od razu sobie chciałam coś dokończyć i dopiero wyjechać, rozumiecie? I wtedy miałam taki czas, na początku może fajny, bo było dużo zabawy, dużo imprez, jak to nastolatki. Ale to był taki czas, kiedy powiedzmy niezbyt zdrowo prowadziłam swoje życie. Było dużo mrożonej pizzy, było dużo hot dogów, dużo alkoholu, dużo słodkich rzeczy. Jadłam co chciałam, nie przejmowałam się tym też tak bardzo, ale nie do końca jadłam też zdrowo. Naprawdę nie można tego nazwać zdrową dietą, ale to nie trwało długo, może tam kilka miesięcy. W każdym razie pamiętam jak dziś, że ludzie wtedy, nawet moi rodzice, mówili mi, że ja wtedy wyglądałam bardzo ładnie i że wyglądałam bardzo zdrowo. Ale wiecie jak to jest? Wtedy nasz organizm jest młody, on potrafi dużo znieść. I po nas nie widać tego, że my imprezujemy, że nie przesypiamy noce, że pijemy dużo alkoholu, że co weekend jest impreza. Tego nie widać, a my wyglądamy dość dobrze, bo to jest taki wiek, kiedy po prostu jeszcze ten organizm sobie daje z tym wszystkim radę. I wiem, że do dziś niektóre osoby porównują mnie z tym, co jest teraz, do tego czasu, co było wtedy, że wtedy wyglądałam na zdrową dziewczynę. No ale pomijając ten fakt, moi rodzice wyemigrowali do Niemiec. Ja zostałam sama i nadszedł taki okres w moim życiu, kiedy, wiecie, matura, wszystko to się tak jakby też skumulowało i ja wtedy zaczęłam dziwnie się zachowywać, tak jakby troszeczkę popadłam w taką małą depresję, która przerodziła się w coś większego. I to nawet nie o to chodzi, że ja chciałam schudnąć, czy o to, że chciałam po prostu być szczupła, tak jak kiedyś, tylko bardziej chodzi o to, że ja wtedy zostałam sama i nie miałam tak jakby nikogo w pobliżu, takiej osoby, która dałaby mi takie bezpieczeństwo. I ja to zauważyłam dopiero po latach, że tak naprawdę to było przyczyną moich zaburzeń odżywiania, co się ze mną po prostu ciągnie latami. Ale wiem, że też wtedy bardzo chciałam tak jakby zainteresowania czyjegoś, więc wtedy też byłam bardzo podatną dziewczyną na różne zauroczenia. Ja po prostu, jak tylko jakiś chłopak trochę bardziej okazał mi zainteresowanie, to cały czas już po prostu myślałam o tym chłopaku. Trochę szukałam miłości, ponieważ dość w młodym wieku zostałam po prostu tak jakby, wiecie, moi rodzice byli daleko, ja też miałam dużo obowiązków, takich już dorosłych i nie do końca może byłam gotowa na takie dorosłe życie od razu. No i tak z czasem po prostu przestawałam jeść. Ja naprawdę nie było czegoś takiego, że nie wiem, że nie chciałam jeść czy coś, czy mówiłam, że chcę schudnąć, tylko po prostu ja tak z nicości, z tego zmęczenia, z tego, że po prostu jest tak bez sensu, że nie wiem, co mam robić w życiu, nikt ze mną o tym nie rozmawiał, po prostu przestawałam jeść. I ja, jak właśnie zaczynałam mieć takie problemy, że nie chciałam za bardzo już wychodzić na imprezy, że nie chciałam już być tą fajną dziewczyną, z którą większość się chciało kumplować, no to po prostu w tym czasie siedziałam w mieszkaniu, siedziałam w domu, dużo czytałam. Zaczynałam się, wiecie, wdrażać takie różne, jak schudnąć, jak coś takiego zrobić. I też w tym czasie, i pamiętam właśnie, że w tym czasie też dużo moich znajomych, i też pamiętam, że w tym czasie dużo moich znajomych się ode mnie trochę odsunęło, ponieważ zaczęli mi mówić teksty typu, jak już będzie z tobą ok, to nam powiedz i pójdziemy na imprezę. I ja też już wiedziałam po prostu, że to nie są ludzie dla mnie, to nie są ludzie, którzy zawsze będą ze mną, jak mam problem i że nie chcę otaczać się takimi osobami. Z drugiej strony miałam przyjaciółkę, która
tak jakby też miała swoje problemy i też mnie bardzo triggerowała tym, że nic nie je, że wymiotuje jak je. Też właśnie szukałam siebie, może wiecie, to jest taki wiek, ja uważam, że w tym wieku po prostu osoby, które szukają siebie, szukają tego, kim chcą być, jak dorosną, bo to już za chwilę przecież, to naprawdę potrzebują tego wsparcia od rodziców, takiego, że takiej rozmowy, że nie wiem, po prostu, bo ciężko, no i jak ktoś was tak po prostu odrzuca, jak ktoś właśnie tak jakby zostawia was samych, także jesteś na tyle dorosła, że już sobie poradzisz, a może nie do końca tak jest, no to to dziecko tak jakby, bo to jest jeszcze dziecko moim zdaniem, 16, 17, 18 lat, no to to jeszcze jest coś takiego, że czujecie się trochę odrzuceni. Więc tak jakby mała Michelka przestała po prostu jeść. Ja nie jadłam nic. Nie miałam nawet ochoty na jedzenie. Po prostu czułam się bardzo samotna i czułam, że nic nie ma sensu. I to było tyle z tego czasu, co pamiętam, ponieważ rzadko w ogóle przypominam sobie, co ja robiłam, czym się interesowałam. Czasami wychodziłam z jakimiś moimi przyjaciółmi, których mam do teraz, bo takie osoby ze mną zostały. A w większości czasu to tylko uczyłam się angielskiego, ponieważ bardzo lubiłam angielski. Trochę polskiego, interesowałam się modą, to co pamiętam i powoli zaczynałam coraz bardziej interesować się dietami. I ja codziennie rozmawiałam z moimi rodzicami na Skype'ie. To był nasz taki rytuał i moi rodzice widzieli, że coś się ze mną dzieje. No przecież jak się rozmawia ze swoim dzieckiem, to się to widzi. Więc też postanowili, że dobra, teraz już są święta, to przyjeżdżasz do nas. I ja tak właśnie co jakiś czas do moich rodziców jeździłam już wcześniej, tylko że to były takie różne odstępy czasowe, ponieważ też musiałam mieć wolne od szkoły. No więc byłam u nich na wakacje, później były święta, więc jechałam do nich na święta. I pamiętam jak dziś, jak moi rodzice mnie zobaczyli, to oni bardzo byli niezadowoleni z mojego wyglądu i stwierdzili, że bardzo się zniszczyłam i jak najszybciej chcieli mnie zabrać do siebie. Chcieli po prostu mieć nade mną kontrolę, chcieli, żebym wróciła do siebie i żebym znowu była tą sobą sprzed tego czasu, zanim to wszystko się wydarzyło. No ale to już nie było takie łatwe i tak jakby zwrócili mi uwagę na to, że to co robię jest bardzo niezdrowe dla mnie, że to jest po prostu coś, co prowadzi mnie do śmierci i że mogę przez to mieć nieodwracalne problemy na zdrowiu. Ogólnie dużo ze mną rozmawiali i mój brat jeździł ze mną do lekarza, więc to było tak jakby mniej więcej pod kontrolą i wtedy zaczynałam rozumieć to, że ja tak naprawdę niszczę swój organizm i wtedy wpadłam w taką dietę. I wiecie, to wszystko wcześniej nie polegało wcale na tym, że wiecie, ja się odchudzałam, że chciałam być super fit i chciałam wyglądać jak modelka. Nie do końca. Ja dopiero później to zaczęłam mieć. Więc tak jakby moja anoreksja, bo nie można to nazwać niczym innym, ważyłam wtedy 39 kilo, była bardziej spowodowana depresją, taką nastoletnią, niż tym, że chciałam wyglądać jak modelka. Jak to większość osób z reguły myśli, że właśnie młode dziewczyny dlatego nic nie jedzą. Ja po prostu miałam problem ze swoim życiem, a nie z tym, że chciałam schudnąć. Ale koniec końców byłam bardzo chudziutka i ja wiedziałam, że właśnie po tym powrocie do Polski ja muszę zacząć opiekować się swoim organizmem, więc zaczęłam czytać różne diety, zaczęłam czytać, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. Wpadłam w taką jakby ortoreksję, ale to pomogło mi wyjść z anoreksji, co już było okej, ponieważ zaczynałam jeść. I jak nigdy wcześniej nie liczyłam kalorii, czyli ja nie liczyłam, wiecie, jak dziewczyny się odchudzają, że ile co ma kalorii. Ja zaczęłam liczyć kalorie po to, żeby wiedzieć, że ja chociaż te 1500 kalorii w ciągu dnia zjem. I naprawdę liczyłam wszystko, co jem i jak widziałam, że mam za mało, to szłam szybko coś dojeść, żeby te kalorie były. Więc dojadałam te rzeczy. I to było w miarę okej i miałam to wszystko pod kontrolą, więc tak jakby potrafiłam sobie pomóc sama i to było w porządku na ten czas, bo może to nie było do końca zdrowe, ale zdrowsze już o krok, więc to naprawdę było dużo, ponieważ ja jadłam. I czasami bywały napady na jedzenie, co kończyło się źle, ale wciąż tak jakby nie traciłam nadziei, że będzie okej. Dużo ćwiczyłam, dużo biegałam, jeździłam na rowerze i jadłam bardzo zdrowo. Czasami pozwalałam sobie zjeść lody, ale to było takie jedyne, co pozwalałam sobie zjeść, takiego niezdrowego. Kolejną sprawą to jest to, co też wszystkim proponuję, jeżeli mają taki problem, to odciąć się od osób, które są dla Was toksyczne.
I ja właśnie wiedziałam, że ja muszę się odciąć od większości osób, które wpływają na mnie źle. Jeżeli ktoś udaje waszego przyjaciela, a mówi wam, że dzisiaj też nic nie jadł, i właśnie stwierdziłam, że odcinam się od tego wszystkiego i chcę tak jakby zbudować swoje życie od nowa, i wiedziałam, że nie chcę zostać w Polsce. I to był taki mój jedyny, co bardzo źle mi się Polska kojarzyła z takim czasem właśnie, kiedy byłam sama i bardzo chciałam wyjechać do tych moich rodziców, w sumie i do mojego brata, więc postanowiłam wyprowadzić się z Polski. I tu pojawił się mój etap życia spoko. To był taki etap życia, gdzie zaczęłam jeść i to tak okej. Nie to, że jadłam nie wiadomo co, nie wiadomo ile. W Niemczech było więcej fajnych opcji, więc mogłam tak jakby próbować nowych rzeczy, ale poznałam nowych znajomych, którzy tak jakby trochę zajęli moją głowę. Rodzice tak jakby dawali mi komfort tego, żebym sobie robiła to, co ja chcę. Nie musiałam z nimi jeść, co oni jedzą, ponieważ wiedzieli, że mam swoje rzeczy, które lubię. Ja właśnie zauważyłam, że bardziej przeszłam na takie intuicyjne jedzenie. Wyczuwałam to, po czym czuję się dobrze, a po czym czuję się źle, i dlatego też nie jadłam niektórych rzeczy, co oni jedli, i tak jakby robiłam sama sobie jedzenie, i to było okej na tą chwilę. No i też poznałam nowych znajomych, ludzi, którzy w ogóle, wiecie, byli z całkiem innego miasta. Poszłam do szkoły i poszłam do pracy. I też właśnie dzięki nowym znajomościom po prostu nie musiałam o tym wszystkim myśleć, tak jakby pozwolili mi trochę zapomnieć o tym wszystkim. Też dużo z nimi imprezowałam i znowu wróciły trochę niezdrowe tryby życia, ale wiecie, no, człowiek jest młody, trzeba się wyszaleć, wszystko dla ludzi. Więc trochę imprezowałam, pracowałam w McDonaldzie, z czego nic tam nie jadłam. Ja w McDonaldzie piłam tylko kawę, a pracowałam tam praktycznie codziennie przez wakacje i jak chodziłam do szkoły, to w weekendy. No i też właśnie jeździłam do szkoły i tam też tak jakby chodziłam z dziewczynami samymi do klasy i też widziałam, co one jedzą, i tak jakby pozwalało mi to mieć takie przyzwolenie na jedzenie, że one jedzą, to czemu mam ja się głodzić albo coś takiego, więc tak jakby wracałam na dobre tory. Później zaczęłam pracować pod Monachium na takiej siłowni jako kosmetyczka i tam był całkiem inny klimat i tam po prostu moje życie zmieniło się na lepsze pod tym względem, że ludzie z siłki pokazali mi, że oni niby są tacy, wiecie, fit, niby tutaj sport, niby w ogóle siłownia, a oni jedli lody, oni jedli batoniki, oni jedli to, na co mieli ochotę, przy czym też prowadzili zdrowy tryb życia i mieli taki balans w tym wszystkim. I ja po prostu widziałam, że tak jakby to jest też zdrowe, to jest okej. Ja nie muszę być mega zdrowa i nie muszę jeść tylko zdrowych rzeczy, tylko pozwalałam sobie na różne takie, nie wiem, słodycze niektóre, na różne ciastka. Jadłam różne takie rzeczy, po prostu, wiecie, jak bardziej... Może nie jadłam takich rzeczy przetworzonych, ani mega tłustych, ani takich, co po prostu nie lubiłam jeść, ale jadłam to, na co miałam ochotę i chciałabym to zjeść. Jadłam różne takie kinderki, czy po prostu, wiecie, żelki. Takich rzeczy nie jadłam wcześniej, więc tak jakby życie na siłowni pokazało mi to, że mogę prowadzić zdrowe życie w balansie i to jest właśnie zdrowe życie. I mogę jeść dużo rzeczy i jest okej, ale jakimś dziwnym trafem, nie wiem jakim, w Niemczech to było już o wiele wcześniej modne niż w Polsce. Era weganizmu. I powiem wam, że w Niemczech to po prostu było apogeum. Tam większość osób była weganami. Tam po prostu była taka propaganda. Weganizm jest dla was najlepszy, że jest najlepszy dla planety, dla waszego zdrowia, że jest najlepszy dla zwierząt. I z każdej strony były takie głosy. I w końcu obudził się mój tryb zaburzeniowy, że halo, jest coś takiego jak weganizm. Więc znowu i po raz kolejny wpadłam w takie swoje zaburzenia, które właśnie miały swoje potwierdzenie w internecie też, ponieważ dużo osób zaczęło o tym nagrywać, szczególnie właśnie na tych zagranicznych YouTubach. Zaczynały być takie YouTuby jak Bonnie Rebecca, która już też nie jest weganką. Teraz nie pamiętam, jakie to były kanały. Dużo właśnie oglądałam i po niemiecku, po angielsku dziewczyn. No i tak jakby mówiłam, hej, one umią, one tak robią i to jest dobre i to mi smakuje, potem się czuję okej. I tak samo jeszcze, wiecie, rządowe informacje, ponieważ nie wiem, czy wiecie, jak jest w Niemczech, ale tam bardzo wszystko jest lewicowe. Tam jest naprawdę wszystko w tęczach teraz i weganizm jest bardzo popularny. Tam naprawdę jest tyle opcji do wyboru wegańskich i to było już 4 lata temu. Tam naprawdę takie wszędzie. Wszędzie. I to nie jest źle, bo ja do teraz lubię te rzeczy i też je jem. Więc to jest okej, tylko po prostu mówię, że z każdej strony było się atakowanym tym
takim nurtem, że weganizm jest najlepszy dla człowieka. I też w Niemczech mam przyjaciółkę, która od początku właśnie była taka ze mną, że okej, to przechodzimy na weganizm i tak my się dość obserwowałyśmy. Więc my już byłyśmy mądrzejsze na tyle, że i ja i ona wiedziałyśmy, że mam jakieś zaburzenia odżywiania, swój spotka swojego nawet za granicą. Ale właśnie wiedziałyśmy, że jakieś tam zaburzenia odżywiania mamy, ale się w tym pilnowałyśmy. To nie była właśnie taka przyjaciółka, że mnie triggerowała. Jak widziała, że coś się u mnie już dzieje źle, to mi o tym mówiła, że stara, widzę, że coś jest nie tak. Więc też razem w tym siedziałyśmy i dużo czytałyśmy na temat i weganizmu, i innych diet, i razem przygotowywałyśmy sobie jedzenie. I to było takie bardziej zdrowe podejście do jedzenia właśnie, jakie miałam z Kingą, że potrafiłyśmy ze sobą dobrze współgrać i pilnować się nawzajem. I jak ona widziała, że ja mam już jakieś odchyły, że coś, jakaś czerwona flaga u mnie, to od razu mi to komunikowała i mówiła, że no stara, zastanów się nad tym. Więc to było takie bardzo zdrowe podejście i naprawdę cieszę się, że miałam ją na tamten moment. I we dwie też stwierdziłyśmy po jakimś czasie, że weganizm jednak nie jest okej, tym bardziej, że właśnie Kinga już wcześniej zrezygnowała i mówiła mi, że zobacz, jakie masz zapadnięte oczy i naprawdę ja później widziałam, że coś jest nie tak z moim organizmem, że dużo włosów w ogóle mi zaczęło wypadać. Później zaczęłam bardziej drążyć w internecie i z weganizmu przeszłam na dietę keto. I na diecie keto bardzo schudłam. Po raz kolejny. I to było też takie, że mówiłam wszystkim, że przecież ja wszystko jem, że ja już nie jestem weganką po 2 latach, ale jednak zaczęłam być na keto i to było znowu coś takiego, że wiecie, że nie jadłam wszystkiego, że odmawiałam sobie croissantów, które uwielbiałam, bo że ja tak uwielbiam croissanty, że szok, a nie mogłam ich jeść, bo przecież byłam na keto. I po prostu to też moim zdaniem nie było do końca zdrowe. I kolejna sprawa, zaczynałam dużo ćwiczyć. Ja wtedy bardzo dużo ćwiczyłam. I to dlatego, że ja miałam w sobie tyle energii, że ja po prostu byłam cały czas niewyżyta. Cały czas chciało mi się ćwiczyć. Ja ćwiczyłam 2 razy dziennie i to był jeszcze wtedy lockdown, była korona. I ja miałam dużo czasu na to ćwiczenie i w Niemczech można było wychodzić, więc mogłam iść pobiegać. I jadłam tylko rzeczy na keto poza mięsem, więc ja byłam na keto bez mięsa, co jest jeszcze może bardziej dziwniejsze dla Was, ale jadłam wtedy też dużo jajek, dużo nabiału. Wtedy bardzo wzrosła mi masa mięśniowa i to było coś strasznego, ponieważ ja nie byłam do tego przyzwyczajona. Ja byłam zawsze drobną dziewczynką, a tu nagle takie udo. I też zaczęło mi strasznie walić serce do tego stopnia, że nie mogłam spać w nocy i stwierdziłam, że z tym kończę, bo czuję, że to jest coś nie tak. I to był też okres, kiedy ja już od 3 lat mieszkałam sama w Inning i kolejny raz spotkał mnie taki dołek, taki życiowy. Dla większości osób właśnie korona i ten czas był takim okresem trochę depresyjnym i dużo osób wiem, że musiało właśnie chodzić do terapeuty po tym czasie. Kolejne moje dołki w życiu, ponieważ nie do końca wiedziałam, czy chcę zostać tam, gdzie jestem, chciałam tak jakby zmienić pracę i myślałam o tym, żeby po prostu zmienić miejsce, zmienić pracę. Na tę chwilę wróciłabym do tamtego miejsca, bo było piękne, ale wiedziałam, że muszę coś zmienić po prostu. Taki jest czasami moment w Waszym życiu, że czujecie, że stoicie w miejscu i łapie Was taki po prostu taki dołek, że no, nie fajnie jest teraz, że chciałbym coś więcej. I wtedy też trochę spadłam na wadze, ale to zauważyłam, że właśnie w takim momencie, gdzie mam dużo stresu, gdzie mam po prostu jakiś problem w życiu, no i wiadomo, że to też odbija się trochę na naszym zdrowiu, nawet gdybyśmy jedli nie wiadomo jak zdrowe i wartościowe jedzenie, no to jednak stres i depresja może naprawdę dużo tutaj zdziałać. Potrafić zapanować nad swoim organizmem do tego stopnia, żeby czuć się dobrze samym ze sobą. I na tyle intuicyjnie jeść, żebyśmy po prostu wiedzieli, że jesteśmy z tym okej. Okay. Kiedy właśnie wyjechałam do Austrii i tam już moje stosunki z jedzeniem były w porządku, jadłam to, co chciałam jeść. Do tej pory nie jem mięsa, ale jadłam rzeczy, które po prostu były czasami zdrowe, czasami niezdrowe, czasami poszłam sobie do restauracji z dziewczynami, czasami poszłam na drinki, czasami jadłam sobie jakieś, nie wiem, coś co zrobiłam sobie sama, jakieś wypieki. I w Austrii miałam taki czas, kiedy też chciałam odkrywać to jedzenie,
chciałam też właśnie chodzić po sklepach i szukać różnych nowych produktów. I tam też było wiele takich zdrowych wyborów do jedzenia, ale już miałam taki balans, że potrafiłam zjeść sobie coś słodkiego, potrafiłam też zjeść jakieś, nie wiem, wypieki, jakieś ciasteczka. A pamiętam właśnie jak z tego czasu z anoreksji w ortoreksję, na tamten czas nie zjadłabym nic takiego, co po prostu było batonikiem, co byłoby jakoś zapakowane i byłaby tam, wiecie, różne wypisane ile to ma co, jak kalorii. Po prostu miałam tak, że ja wtedy musiałam mieć tylko zdrowe rzeczy i nic poza tym, co ja uważam, że to jest zdrowe, nie było dla mnie zdrowe. Nic poza tym, co ktoś napisał właśnie w internecie, że jest zdrowe, to dla mnie tylko to było zdrowe. Kontrolowałam się. Jak wiedziałam, że zjadłam za mało i byłam głodna, to potrafiłam sobie jeszcze coś zjeść, bo wiedziałam, że dużo pracuję i mogę być głodna po 20 godzinie. I jadłam. I nie było tak, że zmuszałam się do jedzenia. Jadłam to, na co miałam ochotę, bardzo intuicyjnie podchodziłam do tego i odcięłam się od internetu. Jak ktoś coś je, widziałam, że moje koleżanki jedzą frytki z maka, i nie zjadłabym ich, ale było to dla mnie takie, okej, ona je te frytki, to ja mogę sobie też zrobić coś w domu takiego i też mogę takie coś zjeść. I było to dla mnie takie, wiecie, że nie sugerowałam się tym, co ktoś je w internecie. Przestałam nagrywać w ogóle wszystko na YouTubie, pousuwałam konta. Tak jakby chciałam się odciąć od tego wszystkiego i skupić się na moim życiu, a nie na tym, żeby jedzenie po prostu tak jakby było moim życiem, że ja tylko myślę o jedzeniu, a go nie jem. I to było takie, że no, w każdym razie miałam dość intuicji, w każdym razie przeszłam dość intuicyjnie do jedzenia i też nie jadłam mięsa. Były takie właśnie rzeczy, których nie jadłam, rzeczy przetworzone, rzeczy, które nie do końca były zdrowe, takich rzeczy do tej pory nie jem, ale rzeczy, które kiedyś uważałam za niezdrowe. Możecie się teraz śmiać, ale dla mnie to był makaron jasny. Albo taka zwykła biała bułka, albo ciasto kupione w piekarni. Więc takie rzeczy uważałam, że są bardzo niezdrowe, ja takich rzeczy nie będę jeść, bo już pomijam McDonaldy i takie inne, bo takich nie jadłam i nie jem do teraz. Ale właśnie jeżeli chodzi o takie rzeczy, które no normalnie można sobie zjeść, jak pizza, albo domowa pizza, to ja takich rzeczy też nie chciałam jeść. Ja musiałam mieć pizzę z najlepszej mąki, bezglutenowej, z jakimś, wiecie, no po prostu szok, nie? Dlatego teraz potrafię bardzo dużo zrobić w kuchni, nie ukrywam, potrafię wymyśleć coś z niczego i też te wszystkie diety, które próbowałam, dały mi tą możliwość, nawet wegańska czy keto. Pomogło mi to po prostu rozwinąć swoją kreatywność w kuchni i do czegoś w końcu doszłam. Można to tak też przyjąć, ale na sam koniec, bo myślę, że to jest dość istotne. Jak wróciłam do Polski, to właśnie zamieszkałam z moim chłopakiem obecnym. I właśnie mieszkanie z moim chłopakiem najbardziej było dla mnie takim zdrowym podejściem do życia. Czułam się bardzo komfortowo w jego towarzystwie jeść, a ja miałam z reguły problem, żeby jeść przy kimś. Też widząc, jaki on ma stosunek do jedzenia, miałam w głowie coś takiego, że chciałabym mieć tak jak on. Że po prostu nie myślę o tym. Nie myślę o tym, czy ja zjem, czy ja nie zjem. Chciałam tak jakby nabrać trochę jego nawyków, co myślę, że trochę mi się udało, ale nie do końca wciąż, ponieważ i tak jemy całkiem inne rzeczy i tak jak robię coś do jedzenia, to ja potrafię bardzo dobrze gotować rzeczy, których sama nie zjem. Ponieważ do tej pory ja nie zjem mięsa i to wręcz przeciwnie. To nie uważam, że mięso jest niezdrowe. Uważam, że jest zdrowe, ale jak próbowałam zjeść coś takiego mięsnego, co zrobiłam, to nawet delikatne rzeczy, to były takie, co ja zrobiłam. Więc to nie było nic smażonego albo w głębokim oleju maczanego, tylko jakąś zdrową wersję nawet kurczaka, to ja się po tym bardzo źle czułam. I ja nie wiem, czy to dlatego się czuję źle po mięsie, dlatego że mój organizm nie przyjmuje już tego tak, jak przyjmował to kiedyś, czy dlatego, że to siedzi w mojej głowie i moja głowa mówi mi, że zjadłam mięso i teraz musisz się źle czuć i się źle czuję faktycznie. Więc jeszcze tego nie rozgryzłam, ale wiem, że właśnie mieszkając z moim chłopakiem czuję się na tyle komfortowo, że potrafię cieszyć się jedzeniem, które jem, że jak jestem z nim i z moim bratem, to potrafię wyjść gdzieś właśnie na burgerki i sobie zjem tego wege burgera, którego kiedyś nawet takiej opcji bym nie zjadła, ponieważ tam są już frytki, to już w ogóle ma sosy i ja po prostu marudziła, że to ma sosy. I ja potrafię to wszystko zjeść i cieszyć się tym jedzeniem i nie mieć związanych z tym wyrzutów sumienia. I to jest dla mnie najważniejsze, bo najgorsze jest to dla mnie, że ja coś zjem, a potem myślę, że ja to zjadłam i że mam to w sobie i że mam takie wyrzuty sumienia z tym związane. A przecież, koniec końców, to jest tylko jedzenie i tak naprawdę stara, jutro tego nie będziesz czuć. I dlatego już tak sobie właśnie mówię, bo wiem, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu nie pozwolić, żeby jedzenie ogarnęło twoje życie.
jak mam przyjaciela, to wiem, że to jest mój przyjaciel po tym, że potrafię przy tej osobie coś po prostu jeść. Do tej pory tak mam, że przy osobach, które są dla mnie bliskimi osobami i przy których czuję się komfortowo, ja mam taki bardzo zdrowy stosunek do jedzenia i po prostu potrafię się cieszyć tym, co jem. I dlatego też mówię, że w momencie, gdy ja słyszę, że Sohayo zjadła tylko o 14 jeden posiłek i to taki malutki, i ją boli głowa i ona nie je dlatego, to mnie aż po prostu roznosi, bo ja wiem, jaką ja długą, wieloletnią drogę przeszłam, że wiecie, to jest takie mówienie komuś innemu i to może wpłynąć na te inne osoby, naprawdę, do tego stopnia, że zniszczy im kilka lat. Bo ja naprawdę walczyłam o to, żeby być w tym miejscu, żeby mieć taki zdrowy w miarę stosunek do jedzenia. I też wiem, jak długo musiałam walczyć o to, żeby znowu włosy mi odrosły, żeby znowu po prostu zacząć normalnie funkcjonować, żeby wróciła mi miesiączka, bo przez rok czasu nie miałam miesiączki. Także mówienie czegoś takiego publicznie jest dla mnie naprawdę... I wiem, że dla niektórych młodych dziewczyn może być to po prostu niszczące, takie... Gadanie po prostu. Dla niej może być gadanie, może ona sobie je ile tam chce, a mówi co innego, nie wiem, nie wnikam, ale właśnie wiem, że jest to niszczące i po prostu toksyczne dla innych. I sama się na tym złapałam ostatnio, jak do mnie zadzwoniła koleżanka i powiedziała, że nic nie je od 2 dni, to ja mówię, Boże, ona nic nie jadła, a ja czuję głód i w ogóle i chcę coś zjeść i mówię nagle, hej, stop. Bo to już widzę, że coś się dzieje z moją głową. Ja wiem, że ja miałam zaburzenia odżywienia i mam do tej pory i może to nie będzie nigdy w 100% uleczalne, tak jak ten alkoholizm, o którym mówiłam, że jak ktoś jest alkoholikiem, to zostaje alkoholikiem na całe życie i wystarczy mu jeden kieliszek do kolejnego błędu. To właśnie mam coś takiego, że jak słyszę takie coś, słyszę takie myśli w mojej głowie, to mówię stop, to jest niezdrowe. Ty zajmij się sobą, słuchaj swojego organizmu, słuchaj tego, co on ci mówi, jak się czuje, jest głodny, to daj mu jeść, zrób sobie coś, co cię będzie cieszyło. Nie musisz jeść tego, co każdy ci mówi, że masz jeść. Mam swoje godziny, kiedy jestem po prostu głodna, gdzie się wyczułam i mam takie swoje po prostu rutyny, gdzie jem 3 posiłki w ciągu dnia, czasami 2 i sobie coś jeszcze przekąszę, czasami 3 i sobie coś jeszcze przekąszę, to po prostu zależy od tego, jaki mam dzień i jak się czuję ze sobą, albo co robiłam w ciągu dnia. Po prostu wiem, że sama ze sobą potrafię zbudować bardzo dobrą relację z jedzeniem i nie mogę dopuścić do siebie głosów innych osób, które tak narzucają mi albo próbują, nie wiem, dowartościować siebie, że one są takie silne, że potrafią tak zrobić, bo to nie do końca tak jest i to jest bardzo wyniszczające. I dlatego właśnie o tym głośno mówię, żebyście słuchali po prostu siebie i co wasz organizm wam mówi. Możecie sobie zrobić coś, co was będzie cieszyło i co po prostu zjecie z przyjemnością. I coś, na co macie ochotę i powoli budować po prostu taką zdrową relację z tym jedzeniem, że wyczuwać, na jakim etapie jestem głodna, na jakim etapie już jestem najedzona. I ja już też nie robię czegoś takiego, że jem coś, bo komuś będzie przykro, bo ja wiem, że po prostu będę czuła, że zajęłam w moim brzuchu miejsce, które nie do końca chciałam, żeby było zajęte i nie czuję się z tym okej i boli mnie teraz brzuch, bo mój brzuch nie jest przyzwyczajony do tego, żeby jeść coś takiego i dlatego muszę też uważać na to i dlatego jak komuś odmawiam, to nie dlatego, że po prostu nie wiem, mówię, że nie chcę od niego czegoś, tylko po prostu wiem, że ja mam swoje takie, widzimisię, możemy to tak nazwać, mam swoje jedzenie, mam swoje pory, których jem, które sobie wypracowałam przez lata po to, żeby czuć się z tym dobrze, żeby czuć się z tym komfortowo i też potrafi mnie to utrzymać w tej zdrowej formie, przy której nie mam wyrzutów sumienia, też nie patrzę co chwilę, nie mam wagi, więc nawet nie mam jak co chwilę patrzeć, ale właśnie nie wiem, ile waży do końca i to jest ok. Nie wyliczam sobie, wiadomo, że te kalorie zostały mi w głowie, więc ja wiem, jak jem, ile mniej więcej zjadłam, ile co ma kalorii, bo to zostaje też w waszej głowie. Po tym ortoreksyjnym okresie to po prostu zostaje w waszych głowach i po prostu widzicie te cyferki, jak jecie coś. To jest tak, że to już wam zostanie w głowie. Jeżeli macie takie osoby, którym ufacie i które są waszymi bliskimi osobami, waszymi przyjaciółmi, ktoś z rodziny, po prostu ktoś, komu ufacie, to też polecam dzielić się tym, co siedzi w waszej głowie. Ponieważ ja też właśnie, tak jak mówię, bardzo często, jak słyszę coś takiego, to od razu pojawiają mi się dziwne myśli, takie, że ona może, to dlaczego ty nie? Coś w tym stylu.
to po prostu wiem, że mogę odezwać się do Michała i powiedzieć mu, że stary, mam teraz takie myśli. I właśnie wiem, że mogę mu powiedzieć, co siedzi w mojej głowie i wiem, że on po prostu zwróci mi na to uwagę, zacznie inaczej ze mną rozmawiać i powie mi po prostu, wiecie, słowa, które jakoś do mnie przemówią i też czasami mam tak, że Boże, a ja chyba przytyłam, albo mam grube uda, albo coś. I wtedy Michał mówi, no stań, pokaż się. I patrzy i mówi, nie, są takie same jak miesiąc temu. Wiecie, o co chodzi, że mówi mi, że po prostu to jest w mojej głowie, to jest wszystko w mojej głowie. A tak naprawdę nic się nie zmienia i po prostu, żebym miała tak jakby zdrowe podejście do tego wszystkiego i pokazuje mi też swoimi tak jakby codziennymi czynnościami, że można mieć zdrowy stosunek z jedzeniem. I to mi bardzo pomaga po prostu. Kolejna sprawa to, że w czasie, kiedy ma się anoreksję czy ortoreksję i jest się bardzo wychudzonym, to dużo osób też zaleca robić badania. I mi też kazali właśnie robić badania. Zrób badania, to zobaczymy, czy jesteś chora. I wiecie co? Z reguły jest tak, że jak ktoś się bardzo dobrze odżywia, jest szczuplutki, to te badania wychodzą idealne. One wychodzą perfekcyjne. I to jest coś takiego, że ja na tamten czas właśnie miałam tak, że badania przecież są ok, jestem zdrowa, czyli mogę dalej w tym tkwić. Tak naprawdę nikt nie może mi nic powiedzieć, że robię coś źle, więc to jest takie trochę zgubne i też nie radziłabym się tym sugerować. Pamiętajcie, że to, że Wam wyjdą badania ok, to nie znaczy, że Wasze ciało jest w odpowiedniej wadze. To Wy musicie dobrze czuć się ze sobą, musicie znaleźć taki swój idealny balans w tym wszystkim, słuchać swojego organizmu, mieć z nim kontakt ze swoim ciałem, to jest bardzo ważne, żeby mieć kontakt ze swoim ciałem, żeby go słuchać, żeby po każdym posiłku po prostu pomyśleć, czy się dobrze z tym czuję, czy jest ok, że zjadam coś, co jest zdrowe, coś, co sobie sama zrobiłam, albo nawet coś, co nie jest koniecznie zdrowe, ale jeżeli dobrze się z tym czuję, jeżeli nie jest mi niedobrze, jeżeli nie boli mnie brzuch, to jest wszystko ok. I jeden posiłek miałam niezdrowy, ale mam jeszcze dwa w ciągu dnia i mogą być ok, i mogą być, wiecie, wszystko w balansie, że dzisiaj może jadłam niezdrowo, ale mam jeszcze cały tydzień, że może w tym tygodniu nie jadłam do końca tak, jak bym chciała jeść cały czas, ale jeszcze mam, nie wiem, cały miesiąc, gdzie mogę w drugim tygodniu zrobić sobie spoko dietę, więc wiecie, wszystko musi być w balansie, to jest tak indywidualne, każdy ma inny organizm, każdy potrzebuje innej kaloryczności. I to naprawdę trzeba wyczuć i mieć z tym taki zdrowy stosunek, po prostu, że ja mogę, że ja powinnam zjeść tyle, ile mój organizm potrzebuje. I to jest dla mnie dobre i powinnam się tym cieszyć, że mogę po prostu wyczuć siebie. I to jest chyba takim sednem tego wszystkiego, żeby po prostu mieć zdrową relację z sobą samym i słuchać siebie, słuchać się intuicyjnie i nie do końca sugerować się dietami. Dietami, które pokazują influencerzy, że na przykład jem tak i schudłam, albo co robiłam, żeby schudnąć, jak jadłam. I filmiki tego typu What I Eat in a Day są ok. Znaczy, bo ja czasami oglądałam takie filmiki, mi to pomagało, bo widziałam, że oni jedzą normalnie. Ale właśnie spójrzmy na to z innej strony, gdybym ja nagrała taki filmik, to wiem, że dużo osób mogłoby powiedzieć, że nie do końca jest to zdrowe, że gdyby ktoś się tym zainspirował, mógłby po prostu zjeść za mało. Może dla kogoś by to było nawet za dużo, a może właśnie dla kogoś by to było dużo za mało. Może się kiedyś odważę i nagram taki filmik, ale na chwilę obecną nie wiem, czy jest to po prostu zdrowe, żeby się tak inspirować. Mimo tego, że jem bardzo zdrowo, uważam, że jem dość zdrowo, bo wszystko, co jem, jest przygotowane przeze mnie samą w większości. Nie jem żadnych takich przetworzonych rzeczy. I jeżeli jem czekoladę, to tylko gorzką, więc wiecie, ja do tej pory mam takie swoje rzeczy, które bardzo bym chciała zjeść. I tak jak ostatnio Michał kupił Kinder Bueno i kupił jedno dla mnie i kilka dla siebie. I on zdążył zjeść tych kilka dla siebie, a ja jeszcze nie zjadłam tego jednego. I on zdążył kupić kolejne dla siebie, a ja wciąż nie zjadłam tego jednego. I to było takie, że mogę zjeść twoje, a takie, że to jest moje. Nie można tego jeść, to jest moje. I wiecie, ja chcę to mieć, ale nie chcę tego zjeść, bo do końca tak może nie dzisiaj, muszę sobie zrobić na to miejsce, może jeszcze nie teraz i po prostu trzeba tak znaleźć ten czas, że zawsze jest na to miejsce, na takie rzeczy, żeby to po prostu było wszystko w balansie, więc na takie rzeczy też jest miejsce. Nie jest to łatwy temat, więc najlepiej podzielić się tym z kimś, komu ufacie, albo pójść do
osoby, która Wam pomoże, do specjalisty, który się tym zajmuje, bo czasami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc tym sami. I ja nie byłam u żadnego specjalisty, czego żałuję trochę. Dużo pomogło mi właśnie filmiki tego typu, gdzie słuchałam sobie właśnie, jak inne osoby się o tym wypowiadają, że ktoś też tak miał, że to właśnie nie jest zdrowe i żeby odciąć się od tej reszty, która promuje tego typu właśnie, nie wiem, diety. Wyjść ze swojej głowy i pójść po tą pomoc, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, to się będzie za Wami ciągnęło cały czas. I to będzie tak, że może się pogłębiać, jeżeli nie będziecie zauważać tych takich czerwonych flag w swojej głowie, nie będziecie miały do kogo jak się odezwać, tylko same ze sobą po prostu, wiecie, tym tkwić z tymi myślami. No lepiej naprawdę wyjść ze swojej głowy i pójść po tą pomoc. Do tej pory mam rzeczy, które chciałabym zjeść, ale wciąż mam takie, że nie wolno. I tak już jest naprawdę dużo lepiej, więc jest duży postęp. To muszę sobie przyznać, że zrobiłam dobrą robotę, ponieważ sama sobie z tym poradziłam i na pewno w przyszłości będę chciała skorzystać z jakiejś pomocy terapeuty, żeby dużo takich rzeczy w sobie wyjaśnić, żeby po prostu zajrzeć w te zakamarki, które jeszcze są zamknięte na niektóre sprawy. No i to tyle w sumie. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Dawajcie znać, co o tym myślicie, czy mieliście podobne takie przeżycia i jak Wy do tego podchodzicie. No i dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Po prostu buziaki. Do zobaczenia w kolejnym vlogu i ciao, ciao!